Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci została wprowadzona do polskiego systemu prawnego i wprowadziła nowe świadczenie Rodzina 500+, potocznie używając 500+. Było to 1 kwietnia 2016 roku. Program Rodzina 500+ jest jednym z flagowych programów rządu stanowiący fundament wsparcia polskich rodzin. Ale jest przede wszystkim dowodem troski naszego rządu o rodziny, o inwestycje w rodzinę. Program Rodzina 500+ stanowi największy transfer finansowy od 1989 roku. Stał się przede wszystkim programem, który wspiera polskie rodziny. Bardzo pozytywnie przez polskie rodziny został odebrany i do dziś ta realizacja tego programu przede wszystkim jest wsparciem rodzin. W ramach programu Rodzina 500+ rodzice otrzymują świadczenie na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia. I tu warto przypomnieć, że kiedy w 2016 roku program był wprowadzany, było kryterium dochodowe na pierwsze dziecko. Od lipca 2019 roku program stał się programem powszechnym i rocznie rodzina otrzymuje na jedno dziecko 6 tysięcy złotych. Dzięki programowi Rodzina 500+ rodziny stały się zamożniejsze, pojawiły się lepsze perspektywy rozwoju dla dzieci, dla inwestowania w rodzinę, a także przede wszystkim przygotowania, lepszego wykształcenia. I przede wszystkim jest to jeden z czynników, który wspiera rodziny i w podejmowaniu decyzji o tym, że rodzą się też kolejne dzieci. Z programu Rodzina 500+ do tej pory korzysta miesiąc w miesiąc blisko 6,5 miliona dzieci. Od początku realizacji tego programu do polskich rodzin jako inwestycja w rodzinę przekazaliśmy ponad 156 miliardów złotych. Obecnie ten program jest obsługiwany przez jednostki samorządu terytorialnego. Na potrzeby obsługi tego programu przekazujemy na przykładzie roku 2020 85% wydatkowanych środków, czyli jest to kwota 326 milionów 800 tysięcy złotych. Od początku na realizację obsługi tylko tego programu przeznaczyliśmy 1 miliard 900 milionów złotych. Jakie zmiany i dlaczego te zmiany podejmujemy w tej ustawie proponujemy? Przede wszystkim nadal program jest programem powszechnym, a więc rodzice, którzy mają dzieci do 18 roku życia, będą się mogli ubiegać o świadczenie Rodzina 500+ w wysokości 500 zł. Natomiast proces optymalizacji, usprawniania realizacji zadania, który przerobiliśmy w tym roku na programie rządowym Dobry Start i innych programach w czasie pandemii koronawirusa spowodował, że możemy ten program usprawnić, jeżeli chodzi o jego realizację. I planujemy od 1 stycznia przyszłego roku, aby operacjonalizacją tego zadania wypłaty świadczenia Rodzina 500+ przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tak jak Państwu przed chwilą powiedziałam, koszty obsługi tego programu przez samorządy w roku 2020 to jest ponad 326 milionów złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie otrzymywał za realizację tego programu 1/10, a rocznie mamy zagwarantowanych około 40 miliardów złotych na świadczenie 500+, to widzimy, jak relatywnie te środki przede wszystkim będą mniejsze. I jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował i dlaczego w ten sposób będzie realizował to świadczenie? Wprowadzamy w ramach optymalizacji możliwość składania wniosków tylko drogą elektroniczną, a więc poprzez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez system Empatia Ministerstwa Rodziny, poprzez bankowość elektroniczną. I patrząc na realizację, bo to chciałabym Państwu właśnie pokazać, programu Dobry Start, który w tym roku wprowadziliśmy też tylko drogą elektroniczną, programu, gdzie rodzice mogli składać wnioski od
1 lipca, mogą składać do końca listopada tego roku i też tylko droga elektroniczna wypłata świadczeń na konta, mamy przyspieszenie realizacji tego programu. Ze stanu na 9 września tego roku, porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego, mamy przyspieszenie o 300 tysięcy złożonych wniosków na dzieci, czyli mamy ponad 4 miliony 100 tysięcy wniosków złożonych, zrealizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W zeszłym roku o tej samej porze było 300 tysięcy wniosków mniej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przygotowując się do tego zadania, przede wszystkim, żebyśmy tutaj zniwelowali wszystkie bariery niedostępności ewentualnie do dostępu do usług elektronicznych, dlatego podjęliśmy taką decyzję, że najpierw to zadanie zrealizujemy na przykładzie właśnie Dobrego Startu, aby wyeliminować w tym procesie jakiekolwiek ryzyka. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł porozumienia z Pocztą Polską, z Kasą Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, zorganizował mobilne punkty i rodzice dzieci, którzy mogą ubiegać się o świadczenie i Dobry Start, ale więc to jest ta sama grupa rodziców, która będzie mogła ubiegać się o świadczenie 500+ drogą elektroniczną, nie ma problemu z dostępem do usług. Dlatego też to usprawnienie spowoduje, że w budżecie państwa z jednej strony będziemy mieli oszczędności, ale te oszczędności już planujemy, aby dalej były przekazywane w nowe programy, które będą dedykowane dla polskich rodzin i w piątek będziemy tutaj razem z panią minister prezentować państwu nową ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym, które już te pieniądze przekaże właśnie na kolejne wsparcie dla polskich rodzin. W ustawie, którą państwu przedstawiamy, również wprowadzamy zmiany w ramach koordynacji świadczeń, czyli wypłaty świadczenia, jeżeli jest potrzebna koordynacja międzynarodowa, jeżeli rodzice migrują. Wielokrotnie państwo też jako parlamentarzyści zwracaliście się do nas o usprawnienie tego procesu, że rodzice czekają długo na wypłatę tego świadczenia. Wprowadzamy też w ramach obowiązujących przepisów automatyzację wypłaty świadczeń koordynowanych, aby przede wszystkim wspierać jak najskuteczniej, jak najszybciej polskie rodziny, bo na tym nam bardzo zależy, bo na budowaniu silnej polskiej rodziny chcemy opierać przede wszystkim budowę silnego polskiego państwa. Będziemy wprowadzali, tak jak powiedziałam, od 1 stycznia automatyzację tego procesu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Będzie się to odbywało w odpowiednich krokach, czyli w nowym okresie rozliczeniowym wszystkie wnioski już będą składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te wnioski, które są obsługiwane przez samorządy do zakończenia okresu obecnego, będą realizowały jeszcze samorządy. Podobnie też jak przy koordynacji wojewodowie zamkną okres świadczeniowy i rozpocznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych od nowego okresu świadczeniowego. Wnioski będą rodzice składali elektronicznie w okresach rozliczeniowych i przede wszystkim, tak jak państwu tutaj przytoczyłam, zarówno przerobiony w tym roku program Dobry Start na zasadzie automatyzacji, optymalizacji tych procesów, usprawniania przede wszystkim, został przez rodziców dobrze przyjęty. Mamy konkretne efekty szybkiego działania. Możemy też przytoczyć pozytywne działania. To jest tak naprawdę wyzwanie współczesnego czasu, a COVID jeszcze nam pokazał, że sprawne, funkcjonujące państwo, a więc wprowadzenie narzędzi szybkiego wsparcia poprzez elektroniczne składanie wniosków. Pamiętacie państwo, wprowadzaliśmy dodatek solidarnościowy dla osób, które traciły pracę. Też była to tylko droga elektroniczna, szybko, sprawnie obsłużony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także bon turystyczny, który był wsparciem zarówno dla polskich rodzin, jak i dla branży turystycznej. Dlatego też, szanowni państwo, przede wszystkim kierując się postępem czasu i sprawnością, państwo powinno realizować sprawnie swoje zadania. Podjęliśmy taką decyzję jako rząd, aby przedstawić Wysokiej Izbie projekt ustawy o zmianie świadczenia Rodzina 500+ w zakresie realizacji obsługi
program jest nadal powszechny i bez kryterium dochodowego 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia. Dlatego prosiłabym Wysoką Radę o przyjęcie tej ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.